prostu był. One penny, współczesne. Generalnie znowu jestem na Hammersmith Bridge z Marcinem i z jego partnerką. Teraz zaczął się low tide. Dzisiaj jesteśmy tu tylko godzinę, a potem lecimy na Cave Bridge i zobaczymy, co tam wpadnie. A tak, już pierwsza monetka jest. Marcin mnie zawołał, bo mówi, że znalazł spod monet. Mówię, pójdę, zobaczę. Proszę, ładny spocik. O, kolejna. No, będzie trochę tego. Można na garecika znaleźć coś takiego? Można. Ładny spocik. Trzy następne. Gratulacje, no. Zobacz, to jeszcze może coś wyjdzie. A ja idę szukam, może mnie się też poszczęści gdzieś tu w okolicy. Gratki. Wykopaliska archeologiczne na Tamizie. Marcin znalazł szkatułkę pełną monet, lekko rozsypaną. Także łapka w górę, jak chcecie zobaczyć więcej takich spotów wykopanych przez Marcina, przez przyszłego youtubera. Także kto wie, może dzisiaj jeszcze wpadnie jakaś złota. Tam na pewno jest jakaś srebrna moneta w tym wszystkim. Na koniec zrobię podsumowanie i Marcin pokaże, co znalazł. Dobra, ja idę dalej. Marcin tam kopie swój skarb, a tu taki telefonik wyszedł na wyszło. Także czekam, aż się to odsłoni, a jak nie, no to idziemy na nową miejscówkę. Taki krabik wyszedł właśnie. A jednak mogą takie zwierzątka pływać w Tamizie. Ja ciągle szukam swojego złotego grala, zobaczymy, co mi wypadnie. Pod mostem teraz. Zobaczymy, co tu wyjdzie. Trafię przed chwilą guziczek. Fajny miedziany guziczek. Na szczęście. No, wyciągnąłem monetkę. Nawet nie musiałem kopać. Leżała sobie po prostu na brzegu. Ale była taka przyciśnięta po prostu kamyczkiem. No i szczerze powiedziawszy, nie wiem, co to jest. Ale wygląda na współczesny 1 pence. Oczyszczę w domu i wam powiem, co to wyszło. Znowu na coś trafiłem w takim dołku. Marcin tam ciągle z Lidką kopią. Ja to przemyję, zobaczę, co to jest. Już tu mi w tym miejscu wychodziły stare monety. Szczerze nie wiem. Wygląda jak współczesna Elizabeth, no może być współczesny.
Masz być współczesny jeden pens, tak jest. Współczesna. Dobra, szukamy dalej. Co tam znalazłeś, pokaż. O, pierścionek. Punce są? Próby jakieś? Nie ma. Nie ma. Ale jakaś nierdzewka. Coś jest. No, ale coś jest. Jest pierścionek. Także cały czas coś wychodzi. Właśnie coś mi wyszło. Tu mniej więcej przy tym pomoście, gdzie szuka Marcin. Ale... 20 czegoś. Czego nie wiem. Chyba eurocentów. Wygląda jak eurocentówka. No nie wiem, przeczyszczę potem w domu i wam pokażę. Na podsumowaniu, co mi wyszło. O nie, myślałem, że to monetka, to bateryjka. Jaka skucha. Ja za to mam. Warciarz. Co? Dwa pensy. Dwa pensy? No Marcin znalazł dwa pensy, a ja bateryjka. Co za kicha. Ale tak ładnie się tutaj świecił rancik. Mówię, kurde, jest coś srebrnego. No to dupa. No i wygrzebałem. Jedna, druga peny. Z roku. Nie wiem, z którego roku. Ale jedna, druga peny. Kupimy dalej. Z guziczek w tym miejscu wyszedł. Takie kępki przy pubie. Przy murku i tutaj sporo monetek jest różnych i właśnie teraz guziczek wyszedł. No ciekawe, kopiemy dalej. Zobaczymy co wyjdzie jeszcze. A teraz wyszły dwa pensy. No spoko. Współczesne. Szukamy dalej. Kolejny guziczek. Dziennych guziczków tutaj pełno. Potem wam powiem mniej więcej co to za guzik. Pierścionek i gwiazdeczka. Dzisiaj Marcin ma wyjątkowe szczęście. Przedstawiamy nasze podsumowanie z ostatniego wypadu na Tamizę. Szukaliśmy wspólnie z Arkiem auto, co udało nam się znaleźć. W górnym rzędzie część całkiem ładnie zachowanej fajeczki, ładnie zdobiona. Następnie łuska od pocisku, obok guziczek, będziemy jeszcze pracować nad jego ładnym oczyszczeniem, trzy kawałki biżuterii, właściwie trzy pierścionki, dwa srebrne, jedna zawieszka i monetki. Pierwsza to 1 cent amerykański, a następnie jedno i dwupensówki. Kolejno, jeszcze dodam, że pierwszy rząd były to nasze znajdki z różnych części naszych poszukiwań, a następnie przedstawiamy to, co udało nam się znaleźć w jednym miejscu. W sumie jest to 76 monet i są to głównie jednopensówki, następnie dwupensowe monety, współczesne, dwie monety 50-pensowe, zdatowane na 1973 rok, jednofuntowa moneta, później 5-pensóweczki,
jedna nieco ładniejsza, troszeczkę starsza, to pokażemy. Nie wiemy niestety dokładnie jeszcze z którego roku. 3 euro i 10 centów. Później 10-pensowe monety. Pierwsza, którą teraz widzimy, jest to moneta z 1971 roku. Jest nieco większa niż nasze współczesne 10-pensowe monety. Dalej mamy 4. Tu akurat są indyjskie rupie. Trzy ćwierć dolarówki. Cztery korony szwedzkie. Jeden szyling, może pokażmy go. Jeden szyling z 1947 roku. Może odwrócimy też, żeby go pokazać. Jedna moneta ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i dwie monetki, których pochodzenia nie znamy. Także jak widać, jest to cały wachlarz nominałów. Są to monety z różnych części świata, znalezione w jednym miejscu. Tak jak widzicie, na podsumowaniu trafiło mi się sporo monet, między innymi 7, 8 jednopensówek, 2 dwupensówki, guziczek, 5 pensów, 3 razy po 20 pi, czyli 3 razy po 20 pensów i 1 10-pensówka. Na oko trafiła mi się zapalniczka. I o dziwo, działa, wysuszona. Wpadła mi również taka gałeczka, podejrzewam, mam do jakiegoś dzbanuszka chińskiego, bardzo ładna. Szkoda tylko, że nie ma reszty, ale no. Trafiła się taka dziwna kłódka mosiężna, spróbuję to przybliżyć. Więc taka dziwna kudeczka na taki dziwny kluczyk. Gaslight. Kompany. Spróbuję znaleźć jakieś informacje i prawdopodobnie już je widzicie, co to jest za kłódka i do czego ona służyła. Taki jakiś dziwny zamek. Tak wygląda. Niestety nie udało mi się jej otworzyć. Wpadł mi również pojemnik na AirPodsy. Z takich ciekawych trafiły mi się w zasadzie 4 ciekawe monetki. Jedna to New Penny z 1980 roku, baba na wózku, ale czyli half penny, ale destruk i naprawdę ciężko rozczytać, co to jest za moneta, a już tym bardziej z którego roku. Natomiast tutaj się gdzieś przedziera właśnie ta baba, ala ta baba na wózku. 2 centy, 2 guziczki miedziane i jedna druga pensa, z tym, że ta jedna druga pensa tylko z jednej strony jest czytelna, a z drugiej strony już nie, i tak w zasadzie nie wiem, z którego jest roku. I to by było na tyle z tych wszystkich moich znalezisk. Zapraszam na jeszcze, będzie jeszcze kilka wypadów na Tamizę i kilka wypadów na pola. Ja się z wami żegnam, strzałeczka, cześć!